Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku StefTech. Dzisiaj nagram dla Was poradnik albo też taką e, ciekawostkę mechaniki. Będzie to e, krótszy odcinek, bo zawiera on tylko jedną ciekawostkę, ale myślę, że bardzo przydatną e, i wiele osób o tej mechanice może nie wiedzieć. Mianowicie, jak już pewnie z tytułu wiecie, e, to jest wyciąganie niepotrzebnego komponenta, czyli połowy itema, z postaci, którą chcecie zatrzymać i macie możliwość wrzucenia na drugi poziom, bo pokazała Wam się w sklepie. Czyli o co tutaj chodzi? Kiedy to jest przydatne? Przypuśćmy, wzięliście sobie postać na, na świecie, gdzie zaczynacie z postacią na drugim poziomie i ma ona pół komponentu, chcecie ją rzucić na trójkę. Jest to potrzebne w świecie, gdzie zaczynacie z postacią na, za 4 golda, na przykład Kale, i dostaliście pas, albo dostaliście, no nie wiem, armor, jak nie chcecie, GA, coś z takich mniej potrzebnych itemków. Mimo tego, że KL tych itemków całkiem dużo przyjmuje, to jednak chcielibyście te optymalne itemki, jeżeli macie taką szansę. A więc, co będzie potrzebne do tego, żeby właśnie tą sztuczkę wykonać? Macie pół itemka na postaci. Na której nie chcecie tego pół itemka mieć, a do tego ma, macie złożone trzy pełne itemki, które chcecie mieć na tej postaci To jest potrzebne, czyli trzy złożone itemki, które chcecie mieć na tej postaci, tak więc ta sztuczka jest bardziej potrzebna na, na postaciach przypuśćmy takich za 4-5 golda myślę, myślę, że to są właśnie takie postacie, Na przykład wzięliście sobie gpka z karuzeli z pasem albo z rękawicą, a już macie na niego gotowe itemki i macie możliwość rzucić go na drugi poziom, to nie chcecie tej połowy itemki, to to jest bardzo przydatne, żeby to pół itemki wyjąć. Wiele osób może wiedzieć o tej sztuczce, wiele może nie wiedzieć, nie wiem za bardzo jak to wygląda, ale z tego co wiem i z tego co pytam ludzi, to całkiem mało osób zna tą sztuczkę, mimo tego, że jest ona naprawdę bardzo przydatna. A więc tak jak wspominałem wcześniej, potrzebujecie do tego trzech pełnych złożonych itemków. Nie patrzcie tutaj na te itemki, które wrzucam na Jace'a, bo to był, filmik na, na, to był materiał na potrzeby filmiku. Tak więc mamy te trzy złożone itemki, mamy pół komponenta na Jasie, który jest na ławce oraz mamy na nim cały kompletny itemek. Tak powinno wyglądać wasze ustawienie, czyli pół itemka, którego nie chcecie, do tego dorzucacie cały item i na drugiej postaci, na drugiej kopii macie dwa pełne itemki. Wtedy ta postać, która ma pół itemka, e, musi być na planszy. Tak działa priorytet, jeżeli chodzi o itemki w TFT, pełne itemki na planszy będą priorytetem, potem będą pełne itemki z ławki. Dlatego ten komponent zostanie usunięty, jeżeli macie możliwość kupienia trzeciej kopii w sklepie, tak jak ja tutaj mam tego Jaysa, możliwość kupienia, czyli pół itemki na planszy, cały item na planszy oraz dwie itemki na ławce. Wtedy kupujecie sobie tego Jaysa i pyk, wypada wam ten łuk, którego nie chcieliście. I dlaczego to jest takie ważne? Bo przypuśćmy, że wzięliście sobie tą Kale e, na jakiejś różdżce, której nie chcecie, czy tam cokolwiek by tam byście nie mieli i tego po prostu nie chcecie, e, jeżeli będziecie, gr będziecie grali na wyższym poziomie, na przykład diamencie, i macie taki itemek na Jinx i macie możliwość kupienia już Jinx albo Kale na drugi poziom, co jest naprawdę mocnym przeskokiem damage'u i może to już być Wasz carry, to sprzedawanie. Jednej kopii, tylko po to, żeby wyciągnąć pół itemka, może być naprawdę gigantycznym błędem, jeżeli ta postać jest bardzo kontestowana w waszym, waszej poczekalni, w waszym lobby i już nigdy nie znajdziecie tej postaci na drugi poziom, albo zajmie wam to znacznie więcej niż używanie tego sposobu. Tak więc to są te szczegóły, które naprawdę mają znaczenie w takich grze jak TFT i mam nadzieję, że taki poradnik, krótki poradnik, wam się przyda do wyciągania itemu niepotrzebnego, komponenta niepotrzebnego itemu z postaci. Jeżeli wam się podoba, bo ten filmik to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrybowania i widzimy się w następnym filmiku. Do usłyszenia.